Dzisiaj jestem z Arturem. Cześć, Artur. Cześć, witam się serdecznie. Dyrektor MB Recycling i odpowie nam na kilka pytań. Artur, czym zajmuje się projekt Elektryczne Śmieci? Cześć jeszcze raz. Projekt Elektryczne Śmieci zajmuje się zbiórką odpadów małogabarytowych, RTV i AGD. Tak naprawdę jest to projekt związany z odbiorem domowym, ale również powiązany z naszymi czerwonymi pojemnikami. Tak jak wspomniałem, drobne RTV, AGD oraz IT zbieramy w otóż tu omawianych czerwonych pojemnikach, a w projekcie B2C zbieramy odpady wielkogabarytowe, czyli lodówki, pralki, telewizory. Okej, czy ludzie muszą za to płacić? Jak to wygląda? Nie, oczywiście, że nie. Odbiór elektrycznych śmieci jest darmowy. Klient, który posiada takowy stary sprzęt, dzwoni na naszą infolinię lub zgłasza chęć zdania tego odpadu przez naszą stronę www.elektrycznyśmieci.pl. Ustalamy z klientem godzinę odbioru i dzień. Także jak najbardziej jesteśmy w stanie się dostosować do klienta. Okej, bardzo fajnie to brzmi. Pytanie jeszcze. Czy działacie na terenie całej Polski, czy to są jakieś wyodrębnione rejony? Odpowiem z chęcią. Odbiór z domostw robimy to w całej Polsce. Jeżeli chodzi o zbiórkę przy pomocy czerwonych pojemników, mamy też również teren całej Polski. Mamy wystawionych w tej chwili już ponad 2000 pojemników. Świetnie, Artur. W takim razie dziękuję Ci za rozmowę. Trzymam kciuki za dalszy rozwój i mam nadzieję, że będzie głośno o Was. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.